zaprasza na program. Faktycznie zakończenie remontu na ulicy Piotrkowskiej to nie jest zwykłe zakończenie remontu na wielu ulicach, które prowadzimy w naszym mieście. To jest symboliczny moment, kiedy ulica, główny deptak, deptak, który kiedyś był tak naprawdę jednym z głównych deptaków Europy, który w Polsce był praktycznie, żeby przejść się, żeby zrobić zakupy, żeby spotkać się na ulicy Piotrkowskiej, przyjeżdżano z różnych stron Polski, żeby zobaczyć ulicę Piotrkowską. W tej chwili odbywa swój jak gdyby renesans. Chcemy, żeby ten symboliczny moment, kiedy zaprosimy wszystkich łodzian, żeby przyszli na ulicę Piotrkowską, to jest ten moment, kiedy rozpocznie się jak gdyby nowe życie ulicy Piotrkowskiej, w co ja osobiście głęboko wierzę. Na Piotrkowskiej będzie działało się bardzo wiele. Już dziś możemy powiedzieć, że powraca moda na ulicę Piotrkowską. Te głosy docierają do nas zarówno od przedsiębiorców, którzy prowadzą jeszcze sklepy na ulicy Piotrkowskiej, od restauratorów. Ta moda jest. Mieszkańcy przychylnie wypowiadają się o zmianach, które zaszły na ulicy Piotrkowskiej. Dlatego wraz z zakończeniem remontu ulicy Piotrkowskiej chcemy ich ponownie zaprosić. Zaprosić kilkoma mniejszymi wydarzeniami, ale będzie ich dużo. Będzie ich dużo przez 3 dni zabawy. W tym czasie będą odbywały się 3 festiwale na ulicy Piotrkowskiej. Zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą biegi, będzie rolkomania na ulicy Piotrkowskiej. Chcemy pokonać Piotrkowską kilka razy od Placu Wolności do Alei Mickiewicza, tą część remontowaną, pokazać, że jest dla mieszkańców, że jest przestrzenią otwartą, że jest przestrzenią przede wszystkim piękną, ładną i gotową przyjąć mieszkańców, turystów, co już dziś widzimy w zdecydowanie powiększonym zainteresowaniu ulicą Piotrkowską.